Inspekcja handlowa w Szczecinie kolejny raz pod lupę wzięła, czy taksówkarze z naszego miasta przestrzegają przepisów i czy czasami nie oszukują swoich klientów. Przez kilka dni odbywały się przejazdy kontrolne. Ich wnioski niestety nie są najkorzystniejsze. Te nieprawidłowości, bym powiedziała, są bardzo różne, ponieważ mogą dotyczyć braku cennika lub niewłaściwego tego cennika, ale też są przypadki, że przedsiębiorcy nie drukują paragonów z kasy fiskalnej, prowadzą działalność mimo jej zawieszenia. Teraz te kontrole, które prowadziliśmy właśnie w drugim kwartale, takie przypadek nam się zdarzył, zresztą już nie pierwszy raz. No także te nieprawidłowości są naprawdę różne i właściwie powoduje to, jeśli chodzi o inspekcję handlową, konieczność powrotu po prostu do tego tematu. Uchwała Rady Miasta reguluje, jaka może być najwyższa stawka za kilometr usług. Kierowcy często zapominali o wyłączaniu taksometru. Zdarzały się przypadki braku wydawania paragonów lub zaokrąglania sum, które wskazywały liczniki. Ostatnie kontrole są kontynuacją przejazdów sprawdzających uczciwość taksówkarzy sprzed kilku miesięcy. Konsumenci często sami zgłaszają nieprawidłowości, na przykład gdy widzą różnicę w rozliczeniu u różnych taksówkarzy, pokonując tą samą trasę. Jeśli chodzi o te osoby, tych konsumentów, którzy jeżdżą na stałej trasie, korzystają z taksówek na znanej sobie trasie, wiedzą doskonale, jaka opłata powinna zostać wniesiona za tak przejechany kurs. Jeżeli któryś z taksówkarzy pobiera zawyżoną kwotę, no to oczywiście powinno to klienta zastanowić. Takie informacje powinien przede wszystkim zgłosić od razu taksówkarzowi i zaznaczyć mu, że według niego ta opłata jest zawyżona. Inspekcja handlowa nie ukrywa jednak, że najczęściej oszukiwani są turyści. Bardzo często właśnie nasze kursy, te kursy kontrolne, zaczynają się właśnie w okolicy dworca głównego PKP, czy dworca w Dąbiu, do różnych miejsc w naszym mieście. I też w tych kontrolach wcześniej prowadzonych, w latach ubiegłych, uwzględnialiśmy również właśnie okoliczności takie turystyczne, bo robiliśmy te kontrole w okolicy Regat, czyli mieliśmy w pamięci, że właśnie będą przyjeżdżać do nas turyści i bez wątpienia z usług taksówkarskich będą korzystać. Niewykluczone są w najbliższym czasie kolejne przejazdy kontrolowane. Ostatnie przyniosły szereg wypisanych mandatów.